całkiem niedawno musiała się pani zmierzyć ze śmiercią swojego taty. Rozumiem, że było to bardzo przykre wydarzenie w pani życiu. Jak sobie pani z tym poradziła? Tak, musiałam tutaj przyjechać w lutym i pogrzeb odbył się w najzimniejszy dzień roku. Ale teraz przyjechałam i zaprosiliśmy bardzo dużo fanów komiksu na cmentarz i obeszliśmy 98. urodziny mojego taty, śpiewając mu 100 lat na cmentarzu. Jakim ojcem był babcio Chmiel? To był fantastyczny tata, dlatego że nie przeszkadzał nam dorastać. Pozwalał mnie i mojemu bratu być sobą.